Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj chcę więcej powiedzieć na temat kwestii, która jest niezwykle głośna ostatnio, ale szczególnie w mediach zagranicznych. Czy to już koniec Tesli? No po prostu dziennikarze coraz bardziej się nad tym rozpływają. W Polsce my tę markę traktujemy trochę tak pod otoczką, a za granicą nie boją się w nią mocniej uderzyć, a kto najbardziej? Konkurencja. No bo wiadomo, że konkurencję boli to najbardziej. Jeżeli jeszcze kilka lat temu producenci starali się nam pokazać na naszym rodzimym rynku, że w przypadku samochodów elektrycznych zasięg 100 km przy autach miejskich to jest maks, co można uzyskać i to poniżej 100 tysięcy złotych nie będzie nigdy kosztowało. No i wchodzi pewien wizjoner, którego niektórzy uważają za szaleńca, no ale ten wizjoner wprowadza samochody, które są realne, są elektryczne, mają zasięg rzędu 400 km, przyspieszają do pierwszej setki w czasie około 3 sekund i są namacalne. No ale skąd tutaj cały ten problem? Podczas ostatniej konferencji, kiedy mówiono o wprowadzeniu nowego modelu ciężarówki, semi, na razie futurystycznie to wygląda, czy chociażby Roadstera, który ma przyspieszać według homologowanych danych poniżej 2 sekund do setki, znowu zawrzało, znowu konkurencji gdzieś tam gul zaczął skakać, no bo trzeba znowu zacząć ich gonić. Jednak nie można w tej pięknej, mydlanej bańce żyć. Ale przede wszystkim inwestorzy. Oni nie patrzą na plany, na wizję, tylko oni patrzą na to, co jest na miejscu. A na miejscu to, co jest na papierze, to 1,5 miliarda dolarów straty w tym roku. To jest 3 razy więcej, aniżeli w ostatnim roku. No i tutaj jest jeden problem. No, może Elon Musk ma dużo pieniędzy, może jest wizjonerem, no ale gdzieś ten saganek z tymi pieniędzmi w pewnym momencie się kończy. No i niektórzy zaczęli teraz wróżyć już wielką porażkę, że to koniec tego imperium, koniec tej marki, koniec już takiego rozwoju samochodów elektrycznych. No nie zgadzam się z tym do końca, za chwilę powiem dlaczego. Niektórzy jeszcze nawet mówią, że teraz jak była akcja przywoławcza modelu X, gdzie był problem w 11 tysiącach samochodów, które przywołano, okazało się, że tylko w kilku tysiącach, że tylna kanapa nie domyka się dobrze i to może w razie wypadku być jakimś śmiertelnym zagrożeniem. Tak? Wejdźcie na Walking u nas w Polsce, zobaczcie, co się dzieje z markami sprzedawanymi w Polsce. Codziennie, co drugi dzień jakaś marka ma akcję przywoławczą, mniejszą, większą, ale co chwilę coś się dzieje. No i z czym jest to związane? No przede wszystkim z tym, że produkcja modelu 3 nie idzie tak, jak powinna. Tutaj był duży nacisk na to, że no w końcu 460 tysięcy złożonych zamówień, a póki co wyprodukowano 265, jak dobrze pamiętam, egzemplarzy, a miesięcznie miało być ich sprzedawanych około 20 tysięcy. Są problemy, jeżeli chodzi o moc przerobową, ale sam Elon Musk zapewniał, że będzie ten sam problem jak w przypadku X-a czy S-ki te pierwsze pół roku, żeby to zaczęło dobrze działać. Plan jest teraz taki, żeby nawet zmniejszyć produkcję S-ki i X-a, żeby głównie skupić się na modelu 3. Z jakiego względu? No to będzie auto, które relatywnie może kosztować około 100 tysięcy złotych, a będzie już samochodem kompaktowym, o wiele większym, no i przede wszystkim będzie elektrycznym. Ta opcja zejścia do klienta ze średniej półki, no tak to nazwijmy, jest tutaj niezwykle kusząca, bo jeżeli ktoś ma wybrać samochód spalinowy z podobnego segmentu, a może mieć taką Teslę, biedy nie będzie. Oczywiście można się czepiać, że gdy miałem okazję jeździć S-ką, ona może nie jest idealnie gdzieś tam spasowana, może te tworzywa można byłoby użyć trochę lepsze. Ale jak ja sobie przypomnę, jak jeździłem Rometem elektrycznym, samochodem, jak on wyglądał, czy chociażby Renault Twizy, to naprawdę mierzmy siły na zamiary. Ja wychodzę z takiego założenia, że bardzo kibicuję tej marce, mimo że nie ma tutaj oficjalnego dystrybuowania je na rynku polskim, ale właśnie z tego względu, że jest taki koń pociągowy, który pokazuje konkurencji, że idźmy szybciej. Róbmy coś nowego. Okej, niektórzy chcą oczywiście mieć silniki spalinowe w swoich samochodach. Jak najbardziej to rozumiem. Ja też jestem do tego przyzwyczajony, ale on pokazuje konkurencji, że nie trzeba stać w takiej mydlanej, bańkowej kuli, tylko można po prostu pójść do przodu i rozwijać szybciej tę technologię, a nie tak jak to wyglądało do tej pory. Raczej ta marka nie powinna tutaj upaść, raczej nie będzie jakiegoś momentu, że zostanie sprzedana, że on się skupi teraz tylko na tych lotach w kosmos. Raczej on to traktuje jako swoje dziecko. Oczywiście to są jego pieniądze, to są jego decyzje, ale to, co on robi, oprócz tego jeszcze te akcje charytatywne, naprawdę w pewien sposób ten człowiek mi imponuje. Można powiedzieć, że pewne jego działania są kontrowersyjne, ale w przypadku tych samochodów sporo zmienił. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, co sądzicie na temat marki Tesla. Może miał ktoś okazję przejechać się z którymś z modeli, może ktoś już X-em też jeździł. Powiedzcie, co o tym myślicie, a póki co żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!